Dziękujemy Ci, Boże, za ten wspaniały czas, że możemy razem rozważać Twoje Słowo, że możemy się nim cieszyć, radować. I proszę, pobłogosław nas wszystkich Duchem Świętym, abyśmy potrafili żyć z radością i według Twojego Słowa. Amen. Amen. Na początku chciałem zadać Wam pewne pytanie. Co jest najważniejsze w zbawieniu? Jakby poza tą najważniejszą rzeczą, że to Jezus za nas oddał życie. Co jest jakby tą podstawą zbawienia? Na czym zbawienie się, że tak powiem, zasadza? Boża miłość. Okej, okay. Co jeszcze? Jego krew. Jego krew? Okej, okay. Co jeszcze? Odpuszczenie grzechów. Odpuszczenie grzechów, dobrze, dobrze. Już idziemy bardziej w temacie kazania, bardzo dobrze. Co jest odpuszczeniem grzechów? Jaka taka czynność? Co Bóg musi zrobić, żeby nam były odpuszczone grzechy? Pierwszy list do Jana, pierwszy rozdział, 9 wiersz. Okej, okay, ale jedno słowo. Przebaczenie, pięknie, mamy to. O tym będziemy dzisiaj mówić. Będziemy dzisiaj mówić o przebaczeniu, bo to kazanie o przebaczeniu. I zaczniemy od pewnej przypowieści. Bardzo dla mnie takiej niesamowicie głęboko pokazującej problem z przebaczaniem. Oczywiście proszę, abyście mieli Biblię na podorędziu. To kazanie tworzymy razem. Otwórzcie na Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale i od wersetu 21 po 35. Proszę, żeby ktoś głośno i wyraźnie przeczytał. Powtarzam, Mateusza 18, 21 do 35. Jeżeli ktoś już jest gotowy, proszę o przeczytanie. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Dziękuję przeserdecznie. Poruszone są tutaj jakby trzy kwestie, nad którymi się zastanowimy. Pierwsze to ta mistrzowska odpowiedź Jezusa Piotrowi. Kiedy Piotr przychodzi do Jezusa i pyta się: Panie, ile razy mam przebaczać człowiekowi na jeden dzień, czy aż do 7 razy? A Jezus mówi: no, masz przebaczać, to zależy od tłumaczenia, czy 70 razy 7, czy 77. I Jezus tym wszystkim pokazuje nam, jak ważne jest przebaczenie. Czyli ta liczba, ta 77, 70 razy 7 pokazuje jakby tą pełnię przebaczenia. Czyli tyle, ile potrzeba, trzeba przebaczać. I też dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo Jezus, tak mi się wydaje, że nawiązuje w tym momencie do wypowiedzi Lamecha. Do wypowiedzi Lamecha, jeżeli ktoś oglądał Zasilacz, to już pewnie wie, o co chodzi. Do wypowiedzi Lamecha.
Bo tam Lamech, kiedy mówi o znaku Kaina, że tam Kain będzie pomszczony 7 razy, to Lamech właśnie jeszcze zwiększa tą liczbę, też tam mówi do 70 razy 7, w zależności od tłumaczeń, po prostu zwiększa tą liczbę bardzo, bardzo mocno. No i widzimy tutaj, że Jezus odwraca to, co złe, w to, co dobre, że tyle razy, ile potrzeba, mamy przebaczać. Ale co potem Jezus mówi? Jezus wystosowuje do Piotra jeszcze ciekawszą przypowieść. Przypowieść właśnie o dłużnym słudze, który miał, jeden miał duży dług, a drugi miał ten dług naprawdę maluśki. I żebyśmy sobie uzmysłowili tak mniej więcej, oczywiście te wyliczenia, które tam wam teraz powiem, to są takie przybliżone, nie dokładnie, wiecie, nie? Wyobraźcie sobie, żeby sobie dobrze wyobrazić, ile to jest 10 tysięcy talentów. Jeden talent to jest 6 tysięcy drachm. Jedna drachma to około jednodniowy zarobek. Więc czyli to była równowartość 6 tysięcy dni zarobku. No czyli około 20 lat pracy. Czyli około na tamte czasy 33 kilo złota. A biorąc pod uwagę nasze dzisiejsze przewalutowanie tego złota, to 1 kg złota kosztuje obecnie około 310 tysięcy złotych. Więc wyobraźcie sobie, ile ten człowiek musiał być winien. I był winny właśnie 10 tysięcy talentów, czyli 60 milionów drachm, czyli jakieś 192 307 lat dniówek, gdzie jest to około 330 ton złota, czyli ponad 3 miliardy złotych. I wiecie, ile to by, na co by to wystarczyło? Te około 3 miliardy złotych? Na wybudowanie około 300 bloków czteropiętrowych, czyli danie ludziom około 3600 osobom mieszkanie za darmo. Więc wyobraźcie sobie, ile ten człowiek był dłużny. Te całe miliardy złotych. Niekiedy w budżecie naszego państwa kwoty są takie w miliardach, prawda? To jest naprawdę wielka kwota. I spójrzcie na niego. Ten człowiek miał zostać, jak mówi 25 werset, ten wielki pan planuje wziąć do niewoli właściwie, sprzedać tego dłużnego sługę, tego, który miał ten duży dług. Ale co więcej, nie tylko jego, ale także jego dzieci i cały jego dorobek. Więc spójrzcie na to. Jego dług był tak wielki, że był większy od ceny życia tego człowieka dłużnego, jego rodziny i całego majątku, który miał. To naprawdę, naprawdę wielka kwota. W wersecie 27 ten wielki pan zlitował się nad tym sługą, który miał po prostu tak potężny dług, ten miliardowy dług. Zlitował się nad nim. Odpuścił mu cały dług. W ogóle spójrzmy na postać tutaj pana, zwróćmy tak na chwilę uwagę, jak potężny musiał być ten pan, żeby tak od razu sobie odpuścić komuś 3-miliardowy dług. Więc tutaj mamy kolejny obraz tego przebaczenia, prawda? Z jednej strony tego wielkiego pana, który jest tak niesamowity. Zostało od niego jakby pożyczone, czy tam jakoś wzięte, nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie polegał ten dług, ale taka wielka kwota, która po prostu jest tak gigantyczna, naprawdę tak niesamowicie wielka, że i została odpuszczona tak o. To wyobraźcie sobie, jak łaskawy, jak dobry, jak niesamowity jest pan, który właśnie umarza takiego długu. Ale dzieje się coś, czego ogólnie byśmy się nie spodziewali. Jest sobie sługa, który, współsługa też tego pana, który miał u tego innego dług. I ten dług wynosił około 100 denarów. W wersecie właśnie 28 jest to opisane. Wiecie, ile to jest 100 denarów?
Stodniówek, tak? Ale przeliczyłem to właśnie tam na srebro i tak dalej, jakieś tam obliczenia. Wyobraźcie sobie, że te biedne 100 denarów to jest około tam 300 zł. Nawet gdyby to miało być te 100 dniówek, to by wyszło na pewno więcej, no ale to już byłoby załóżmy w okolicach 9 tysięcy złotych, 10, ale nie 3 miliardów. I wyobraźcie sobie to. Po prostu poczujmy ten klimat, że to właściwie dwoma, trzema papierkami na nasze czasy mógł gościu spłacić ten dług i może, kto wie, potrzebował po prostu może roku, może paru miesięcy, może musiał coś sprzedać i byłoby po sprawie, po kłopocie. Jakby perspektywa tego długu jest naprawdę do załatwienia, jest naprawdę możliwa do tego, żeby została spłacona. Ale co robi ten drugi współsługa z tym większym długiem? Bierze go i gościa dusi. Wyobrażacie sobie? Za tak niewielką kwotę, tym bardziej, że dosłownie przed chwilą Pan wybaczył ci tak o wiele więcej i to w ogóle nie zrobiło w tobie żadnej zmiany. Żadnej. Ani jednej małej, nawet się nie zawahał. I biorąc pod uwagę to, że nic nie nauczył się swojego Pana, bo po pierwsze, jak Pan podszedł do tego? No powiedział, że jakie są warunki, że no niestety będzie musiał go sprzedać. Ale widzimy, że ten Pan z nim rozmawia. Tak też podchodzi do niego z takim szacunkiem. Nie ma żadnych jakichś tam nieprzyjemnych sytuacji, oprócz tego, że ma tak wielki dług. No ale to jest wiadomo, że sama nieprzyjemna sytuacja w sobie. Ale kiedy ten sługa z tym wielkim długiem mówi, proszę, przebacz mi, to ten wielki Pan nie zastanawia się zbyt długo i od razu mu przebacza, umarza dług. I jak myślicie, czy was by coś to nauczyło? Czy dałoby wam to coś do zrozumienia? Dałoby czy nie? No myślę, że dałoby, nie? Myślę, że by dało. I myślę, że raczej, załóżmy, wychodząc ze spotkania od tego człowieka, od tego wielkiego Pana, który wam tyle tak po prostu wam pobłogosławił, przebaczył wam taką kupę hajsu po prostu, taką górę kasy, taką po prostu tyle pieniędzy, że naprawdę człowiek mógłby żyć za to do końca życia. I dosłownie tego samego dnia idziecie i widzicie kogoś, kto jest wam winien jakieś 300 zł. I wy jeszcze nie, że normalnie reagujecie, nie no weź, oddaj mi to. Tylko bierzecie gościa do ściany i go dusicie, oddawaj mi hajs. I jeszcze, co lepsze, nie robicie tego w taki sposób, że mówicie, no dobra, no to umówmy się, że za tydzień mi oddasz, nie? Albo, no dobra, umówmy się tak, 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 czy inaczej. Tylko co robi ten sługa z tym wielkim długiem? Mówi, idziesz do więzienia. A on mówi, nie no weź, proszę, przebacz mi, nie? Ja ci i tak oddam, ale daj mi trochę czasu. A on co robi? Nie, idziesz do więzienia. I słuchajcie tego warunku. Będziesz w tym więzieniu tak długo, dopóki nie oddasz mi długu. I tu się robi bardzo ciekawie. Bo ten sługa z tym wielkim długiem pozbawia tego współsługę jego z tym małym długiem możliwości oddania tego, możliwości zarobienia na to, żeby to oddać. Więc widzimy tutaj takie bardzo perfidne działanie ze strony tego współsługi z dużym długiem. Bo Pan mu łaskawie po prostu nawet nie prosił, żeby jakąś część tego oddał, bo on po prostu wiedział, że to jest nie do spłacenia. Ale ten, który miał tak niewiele właściwie do oddania, to została mu zabrana możliwość w ogóle zarobienia, żeby móc to oddać i właściwie został skazany na dożywocie, bo skoro nie może zarobić, to jak ma wydostać się z więzienia? A wyobraźcie sobie jeszcze tamte czasy, w których ten człowiek na przykład miał rodzinę do wykarmienia, żonę, dzieci, nie? Wyobraźcie sobie, jak wielka kara go spotkała za tak niewiele. A w przeciwieństwie do tego, jak wielka łaska spotkała tamtego drugiego sługę za tak wielki dług.
No i właśnie przechodzimy tutaj do tej trzeciej części, gdzie Jezus mówi, że jeżeli nie będziemy przebaczać, to nie zostanie nam przebaczone. I tutaj się już robi bardzo, bardzo ciekawie. Jezus mówi, że z jedną z podstaw naszego przebaczenia jest przebaczanie innym. I to jest naprawdę niesamowite. Bo popatrzcie, nie na darmo zapytałem o tą łaskę Bożą, tak? To jest niesamowite, że my jesteśmy zbawieni z wiary, prawda? Z łaski Bożej jesteśmy zbawieni. Ale Pan Bóg daje nam ten jeden warunek. Jeżeli nie przebaczysz, to nie będzie tobie przebaczone. I żeby to był, że tak powiem, jednorazowe stwierdzenie, to jeszcze dałoby się tak to wytłumaczyć. Ale w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale jest tak samo napisane. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 6 rozdział. Mateusza 6 rozdział i tutaj przeczytam 12 i 14 po 15. I przebacz winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. I tutaj już potem Jezus kończy modlitwę pańską. Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. Patrzcie, jak Jezus do tego poważnie podchodzi. Jaka to jest kluczowa kwestia. Jakie to jest ważne. I mówi to też właśnie w tej kontekście, kiedy ludzie proszą Go o to, żeby nauczyć modlić się. I patrzcie, jak w ogóle, jak to jest ważne. Z modlitwą powiązane jest od razu przebaczanie. I patrzcie, jakie to jest niesamowite. Potem mamy w Ewangelii Łukasza kolejny fragment, Łukasza 6 rozdział, wersety od 36 po 37. Wzorem też swego Ojca bądźcie miłosierni. Przestańcie osądzać, a nie zostaniecie osądzeni. Przestańcie potępiać, a wówczas nie zostaniecie potępieni. Przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenia. To jest niesamowita nauka, którą cały czas propaguje Jezus, że wzorem swojego Ojca, a kim był ten Pan w przypowieści? To był Bóg, który przebacza nam nasze winy, który przebacza nam nasze niedoskonałości. I tutaj Jezus mówi, przestańcie osądzać, bo wy nie będziecie osądzeni. Przestańcie potępiać, a wówczas wy nie będziecie potępieni. I przestańcie i właściwie przebaczajcie, bo wtedy wam będzie przebaczone. Patrzcie, jaka potęga musi kryć się w przebaczeniu. Przejdźmy jeszcze do Ewangelii Marka, żeby zobaczyć właśnie kolejny, już trzeci fragment, który nam pokazuje, jak istotne jest przebaczenie. W Ewangelii Marka w 11 rozdziale w wersetach 24 po 26 czytamy tak. Dlatego mówię wam, wieście, że otrzymaliście już to wszystko, o co modliliście się i prosiliście, a spełni się wam. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszym wykroczeniu. Patrzcie, jakie to jest niesamowite. W ogóle po raz kolejny tutaj w Ewangeliach Jezus wspomina o tym w kontekście modlitwy. I patrzcie, jeżeli chcecie, żeby wasza jakby modlitwa była wysłuchana, przebaczcie tej osobie. Przebaczcie. Jak sobie właśnie studiowałem ten temat, to dla mnie było takie niesamowite, zaskakujące, jak przebaczenie jest kluczową rolą, nie dość, że w naszym zbawieniu, bo jest napisane, już parokrotnie przeczytaliśmy dzisiaj,
że jeżeli nie przebaczysz, nie będzie ci przebaczone. I trudno to źle zinterpretować. Kropka. To jest takie proste. I że to jest tak bardzo złączone z modlitwą. Z tą, bo wydaje mi się, że takie przebaczenie, czy wrogowi, czy przyjacielowi, wiąże się z tą wielką miłością, którą ma Bóg do nas. I też naszą do innych. I o tym, co Jezus mówił, abyśmy przebaczali naszym, abyśmy modlili się za naszych wrogów, abyśmy im błogosławili i tak dalej. Mi się wydaje, że przebaczenie jest tą jedną z najwyższych form miłości do bliźniego. Otwórzcie teraz, proszę, Ewangelię Łukasza, 7 rozdział, wersety od 38 po 47. 7 rozdział, 38 po 47 i proszę, żeby ktoś przeczytał. Stanęła z tyłu u jego nóg i zaczęła łzami zlewać jego nogi i włosami swymi wycierać. Całowała jego nogi i namaszczała olejkiem. Kiedy zobaczył to faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał, gdyby ten był prorokiem, widziałby kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo jest grzesznicą. A Jezus odpowiedział mu, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A on rzekł, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien był 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli czym zapłacić, obydwu darował. Powiedz więc, który z nich będzie go bardziej miłował. A Szymon odpowiedział, przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. Na to Jezus rzekł, dobrze osądziłeś. Dziękuję bardzo. Widzimy tutaj kolejną sytuację, że przebaczenie ma jeszcze jedną funkcję. Widzimy ten antyprzykład, który nie rozumie przebaczenia, tego sługi, który właśnie zostało mu przebaczone tak wiele, ale dalej nie zrozumiał. Dalej nie rozumie tego, o co chodzi w tym przebaczeniu. Ale widzimy tutaj właśnie kobietę, która obmywa stopy Jezusa, która płacze nad Nim, która całuje Mu te stopy. I właśnie ten faryzeusz myśli sobie, właśnie to jest ciekawe, że on myśli. I myśli sobie, że przecież to jest prorok, przecież on powinien wiedzieć, że to grzesznica. Przecież nawet go nie powinna dotykać. Ale co robi Jezus? Nie dość, że on wie, co ten człowiek sobie myśli, to znowu jest ten motyw pieniężny w przebaczaniu. To chyba ludziom najłatwiej zrozumieć. I Szymon zgadza się. Zgadza się, odpowiada dobrze. I Jezus mówi tą bardzo ciekawą rzecz, że komu wiele przebaczono, komu wiele odpuszczono, ten bardzo miłuje. A komu mniej odpuszczono, ten mniej miłuje. I patrzcie na to. Patrzcie, jakie to jest niesamowite narzędzie, to przebaczenie. Że kiedy tej kobiecie zostało odpuszczone tyle grzechów, została ona dopuszczona do tego Zbawiciela, pod Jego stopy, pod Jego po prostu, do Jego obecności została dopuszczona. To patrzcie, ile to przebaczenie Chrystusa wniosło w jej życie. Ile zdziałało, tyle miłości. Wyobrażacie sobie komuś myć włosami nogi, komuś całować stopy, kogoś namaszczać? No to jest, wiem, że to jest różnica kulturowa też, ale wyobraźcie sobie to poświęcenie. Wyobraźcie sobie, że kogoś tak kochacie, tak go miłujecie. Tyle wam przebaczył, że stwierdzacie, że no nie ma innej opcji, jak tylko go uczcić, jak tylko potrafimy. I dla mnie to jest niesamowite, bo spójrzcie na to, jaką przebaczenie ma moc. Jak wiele potrafi zdziałać. Dzisiaj na przykład zobaczyliśmy na samym wstępie, że zwykłe życzenie sobie dobrego szabatu, dobrego dnia, może tak wiele zdziałać, prawda? Taka mała rzecz. A wyobraźcie sobie tak wielką rzecz, którą jest przebaczenie. Ile to może zdziałać? Jak to może pięknie stworzyć relację? Jak ją pogłębić? Jak sprawić, żeby była lepsza po prostu? Bo przebaczać
Jest prosto, czy nie jest prosto? Odpowiedzcie mi, proszę, czy wam się łatwo przebacza? Czy to jest dla was takie naturalne, że robicie... A, nie ma sprawy. Czy proste i nie. Proste i nie. Prawda. Tak. Trzeba w to włożyć pewien wysiłek, tak? Trzeba. I myślę, że dlatego Jezus o tym tyle mówił. Bo to nie jest proste. I wiedział, że ludzie często niechętnie przebaczają. Ale też właśnie pokazał, jak wielką moc ma przebaczenie. I chciałbym wam opowiedzieć teraz takie dwa moje doświadczenia związane z przebaczeniem. Takie związane z tym, jak to zmieniło moje życie. Bo miałem takie dwa momenty w swoim życiu, które zmusiły mnie do przebaczenia. W sensie Pan Bóg mi po prostu mnie do tego przygotowywał. Pierwszy to był taki moment, w którym była taka sytuacja, w której bardzo pokłóciłem się z moimi przyjaciółmi, się rozstaliśmy, że tak powiem, rozeszliśmy się. Nie będę wchodził w szczegóły, ale ogólnie było coś takiego, że było naprawdę, naprawdę dziwnie i źle. Potem wyjechałem do Krakowa, już się długi czas nie widzieliśmy, po czym zostałem ochrzczony. Uwierzyłem w Chrystusa, zacząłem czytać Biblię i był taki bardzo ciekawy moment, bo na mnie cały czas ciążyło to takie widmo tego, że ja miałem te sprawy niezałatwione, prawda? Że miałem te sprawy niepoukładane, że rozstałem się z tymi ludźmi w takiej atmosferze, w której no, raczej nikt nie chce się znajdować. Ale muszę wam powiedzieć, że miałem takich parę snów ciekawych. W sensie to był jeden sen, ale śnił mi się wielokrotnie. Śniło mi się, że są zebrani ci ludzie w jednym pomieszczeniu i każdemu z nich umywam nogi. I śniło mi się to raz. Nic z tym nie zrobiłem. Śniło mi się dwa. Drugi raz. I znowu nic z tym nie zrobiłem. Któryś raz tam kolejny mi się śni. Aż w końcu stwierdziłem, że no... W końcu muszę się za to wziąć. Bo nęka mnie to. I wyobraźcie sobie, że napisałem do tych wszystkich ludzi. Zadzwoniłem, czy jakkolwiek można było się z nimi skontaktować, to zrobiłem. I przeprosiłem ich za te wszystkie moje krzywdzące słowa co do nich. Nawet jeżeli były prawdą. Nawet jeżeli rzeczywiście ci ludzie coś zrobili złego. To te słowa... Ta krzywda, którą ja im wyrządziłem, to poprosiłem o ich przebaczenie. Poprosiłem o to, aby mi wybaczyli to wszystko złe, co zrobiłem. Ale też w tamtym momencie to ja im wybaczyłem też to, czym mnie skrzywdzili. W czym poczułem się potraktowany bardzo źle. I zacząłem żyć coraz lepiej. Jakby powiem wam, że czułem się coraz lepiej pod tym względem, że człowiek coraz lepiej czuje się ze samym sobą. Coraz lepiej funkcjonuje. Coraz bardziej się cieszy. Odbiera to wielkie błogosławieństwa przebaczania i przebaczenia. Bo to są bardzo ważne rzeczy. I to był bardzo ważny moment w moim życiu, bo zrozumiałem, jak przebaczenie jest ważne. Potem, już trochę dłuższy czas, podczas chodzenia mojego z Bogiem, zacząłem właśnie tak trochę bardziej studiować przykazania i tak trochę bardziej się nad nimi zastanawiać. I w końcu zauważyłem, że jest przykazanie, którego nie do końca wypełniam. A jest to przykazanie czci ojca i matkę swoich. Bo to nie chodziło o to oczywiście, że na przykład... Moi rodzice coś chcieli źle zrobić w moim wychowaniu, czy coś specjalnie mi chcieli wyrządzić krzywdę. Tylko były niektóre takie sytuacje w moim życiu, za które po prostu ja byłem na nich tak wściekły, że to masakra. Jeżeli to oglądają, to pozdrawiam, kocham moich rodziców. Naprawdę, oni się starali oczywiście robić wszystko jak najwięcej, jak najlepiej tylko potrafią. Ale było coś takiego, że bardzo dużo miałem do nich takiego problemu, takiego czemu to robicie, czemu tak to robicie, czemu
Czemu to tak jest? Czemu mi takie coś zafundowaliście? Ale kiedy Pan Bóg zaczął mnie właśnie uczyć w ten sposób, przez to przykazanie, czci ojca i matkę swoich. Proste. Genialne. W tamtym czasie moje relacje z moją rodziną nie były aż tak dobre. Nie wiem, jak relacje mojej rodziny ze mną, ale ja nie czułem się za bardzo komfortowo. Mam wrażenie, że bardzo często się kłóciliśmy, po prostu jakieś były ciągle sprzeczki, ciągle jakieś wymiany zdań, ciągle jakieś niepotrzebne w ogóle takie, wiecie, przepychanki niekiedy. Niekiedy nie mogłem przebaczyć tego, że na przykład ktoś mnie opuścił, jak byłem mały. Nie mogłem tych rzeczy przebaczyć. I patrzyłem na przykład na tego rodzica w taki sposób, że dobra, dawaj hajs. Dawaj kasę. To było takie podświadome, ale musiałem to zauważyć przez to, że Bóg mi pokazał to przykazanie. I wiecie, co wam powiem? Że postanowiłem w swoim sercu, że będę kochał moją rodzinę, że będą dla mnie niesamowicie ważni, ale najważniejsze, że przebaczę im wszystko, w czym czuję się skrzywdzony. Przebaczyłem mojemu tacie to, że wyjechał do Anglii, kiedy miałem parę lat i nie było go ze mną przez ponad dekadę. Przebaczyłem to mojej mamie i ojczymowi, że niekiedy się nie dogadywaliśmy. Przebaczyłem im to wszystko. I zacząłem żyć w taki sposób, w którym po prostu zacząłem akceptować to, że oni są jacy są. Ja jestem jaki jestem, ale to są moi rodzice. Ktoś, kogo kocham. Ktoś, kto jest dla mnie ważny i będę im przebaczał choćby 70 razy 7 razy na dzień. Będę im służył i będę się nimi cieszył. I powiem wam, że właśnie to jest ciekawe, bo w tym momencie zaczął się nowy etap w moim życiu. Relacje z moim ojcem stały się naprawdę dobre. Często do siebie dzwonimy, rozmawiamy, on się cieszy, on jest ze mnie dumny. Ja jestem z niego dumny, bo w swojej pracy się tak rozwija. Jestem dumny z mojej mamy, bo się rozwija, bo chodzi na studia, bo widzę, jak się zmienia, jak jest coraz lepszą mamą po prostu, jak się w tym rozwija. Jestem wdzięczny mojemu ojczymowi i go kocham za to, że mi pomógł, że się mną opiekował przez te wszystkie lata. I powiem wam, że te wszystkie wdzięczności, to przebaczenie im wszystkich ich błędów. Mama na przykład sama w sobie mówi, że na mnie popełniła wszystkie możliwe błędy wychowawcze, bo jestem jej pierwszym dzieckiem, więc też od niej to tak. Ale wybaczyłem im wszystko. Naprawdę wszystko. I teraz moje relacje z nimi są niesamowite. Lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. I coraz bardziej ich kocham. I dlatego uważam, że to przebaczenie jest tak niesamowite. Ale czy nasze przebaczenie jest idealne? Takie ludzkie? Bo mamy tak, ja co najmniej tak mam, że jak komuś przebaczę, no może tutaj już nie w przypadku rodziców, ale jakichś tam innych wydarzeń, że jak komuś przebaczę, to mam takie, że przebaczyłem mu, już nie robię komuś w ogóle problemów z tego tytułu. Wiecie, staram się go traktować jak najlepiej, ale dalej jednak mam takie... Tak, tak. Oczywiście. I po prostu wiecie, ten czasami niesmak pozostaje, prawda? No czasami coś trudno odzobaczyć, odsłyszeć, odzapomnieć, tak o. Więc te rzeczy się pamięta. Ale Bóg jest naprawdę niesamowity. I chciałbym wam przeczytać coś z Księgi Michała, bo to jest dla mnie tak niesamowita rzecz, że to jest wow. Księga Michała, 7 rozdział, 18, 19 i 20. Któż jest jak Ty, o Boże, który przebaczasz winę i przechodzisz ponad występkiem reszty swego dziedzictwa? Nie chowasz na zawsze gniewu. Tak, Twą rozkoszą jest łaska. Zmiłujesz się nad nami ponownie. Pokonasz nasze winy.
wrzucisz w głębiny morza wszystkie, podkreślę, wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, tak jak przysiągłeś naszym ojcom za dni pradawnych. Widzimy, że Bóg robi taką niesamowitą rzecz, że jak nam przebacza, to jak to robi? Całkowicie. Wrzuca grzechy tam, gdzie nikt ich nie zobaczy. Usuwa je, niszczy, wyrzuca, nie ma ich, nie istnieją, jakby się nie wydarzyło. I patrzcie na to, jak On nam to wszystko przebaczył. Jakie On czasami rzeczy nam musi przebaczać. My czasami mamy problem z tym, żeby wybaczyć komuś, że ktoś na nas krzywo spojrzał, coś źle powiedział, a Jezus przebaczał mordercom, przebaczał zbrodniarzom, przebaczał wszystkim grzesznikom. I tym przebaczeniem rozkładał ich na łopatki. Tym przebaczeniem zmieniał ich życie całkowicie. Ile razy się słyszy, kiedy ktoś w więzieniu nawraca się, jego życie jest inne. Możemy chociażby spojrzeć na postać apostoła Pawła, któremu Bóg się objawił, któremu Jezus się objawił i zmienił się w ogóle zupełnie. To jest niesamowicie, jak Bóg potrafi przebaczać. Jeszcze taką najbardziej ostateczną formą przebaczenia i miłości dla mnie jest to, że Jezus poświęcił nasze życie na krzyżu za nas. Każdy jeden występek, każdą jedną rzecz, chociażby najtragiczniejszą lub najmniej tragiczną, tą jawną, tą ukrytą, tą, którą wyznaliśmy, każdą tą rzecz On nam przebaczył poprzez to, że oddał swoje życie za nas. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest wspaniała historia Boga, który tak miłuje swoich ludzi, że jest tak w stanie oddać swoje życie? Według mnie to jest jedna z najcudowniejszych rzeczy, o jakich możemy mówić. I dlatego wydaje mi się, że łaskę mamy za darmo. Nie za darmo w sensie takim, że nie miała ceny, bo miała cenę życia Jezusa. Ale nie musimy nic za nią płacić. Dlatego, że ona wynika z przebaczenia. Ta łaska wynika z miłości, przebaczenia i odpuszczenia grzechu. I dlatego wydaje mi się, że Bóg, że Jezus cały czas mówi: przebaczaj, a będzie przebaczone. Tak jak Ty przebaczasz, tak będzie Tobie przebaczone. I musimy się tego trzymać. I idźmy w ślady tego, który zawisł za nas na krzyżu. Idźmy w ślady tego, który wrzuca nasze winy do głębi morza. Idźmy w ślady tego, który swoim przebaczeniem powoduje tak wielką miłość. Po prostu idźmy w ślady Chrystusa. Amen.